Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Milena Górecka i dzisiaj mam zaszczyt reprezentować Urząd Komunikacji Elektronicznej. Czym zajmuje się UKE? My zajmujemy się regulacją rynku telekomunikacyjnego i ochroną konsumenta na tym rynku. Dbamy o interesy nas wszystkich. Ci, co mają problem z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, kto ma jakikolwiek wniosek o interwencję, prowadzimy postępowania ADR-owe. Natomiast oprócz tego prowadzimy również działania edukacyjne. Działania edukacyjne dlatego, bo znalazły się w strategii prezesa UKE, a znalazły się tam, ponieważ była taka potrzeba rynku. Coraz to młodsi użytkownicy korzystają z internetu. Ich życie przynosi się do świata wirtualnego. Jak mój przedmówca zaczął, mamy teraz swobodę wypowiedzi. Mamy nowe medium, które sprawia, że mamy dostęp do wiedzy, do informacji. Młodzi ludzie w tym świecie wirtualnym spędzają teraz większość swojego życia i korzystają z tych praw, które im przysługują, z tej swobody wypowiedzi. Tylko nie zwracają uwagi, że czasami zacierają się te granice w dyskusji, w tych komentarzach, na forach społecznościowych i dlatego bardzo łatwo jest im naruszyć dobro osobiste innej osoby, rówieśnika czy osoby starszej, nie ma to znaczenia, a od tego tylko krok do mowy nienawiści. Urząd Komunikacji Elektronicznej przeprowadził badanie konsumenckie. Badanie konsumenckie było przeprowadzone w ubiegłym roku, w grudniu 2018 opublikowaliśmy wyniki tego badania. I z badania wynika, że już 77% młodych użytkowników w wieku 7-14 lat ma telefon komórkowy. 80%, prawie 90% korzysta z internetu. Dzieci non-stop siedzą w sieci. Zaczynają korzystać z sieci już dzieciaki w wieku 3-4 lat. 7-8-latkowie spędzają w sieci około 2-3 godzin dziennie. A starsze dzieciaki tak naprawdę prawie wszystkie mają już dostęp i założone na forach czy też na portalach społecznościowych swoje profile i aktywnie komentują, aktywnie uczestniczą w życiu wirtualnym. Nie spotykają się teraz na podwórku. Teraz potrafią siedzieć w jednym pokoju i komentować w sieci. Z naszego badania również wynika, że większość z nich spotkała już się z zjawiskiem przemocy, ze szkalowaniem, z ocenianiem, opiniowaniem swoich rówieśników, czy też osób starszych. No nie trzeba daleko szukać, bo to nas otacza. My żyjemy w świecie, gdzie internet jest medium dostępnym praktycznie dla wszystkich. Wszyscy z niego korzystają i to my dorośli dajemy przykład. A dzieci czerpią, są chłonne i potrafią wręcz być agresywne jeszcze bardziej niż dorośli. Zapytaliśmy też dzieciaki i ich rodziców, czy znają, spotkały się i potrafią zdefiniować takie pojęcia jak hejt, czy też trolling, czy też sexting. I już 80% dzieciaków potwierdziło nam badanych, że wie, czym jest hejt, spotkało się. Bardzo często też same hejtują, bo są hejtowane. I to jest bardzo niepokojące już w tym wieku. Fundacja Batorego przeprowadziła bardzo ciekawe badanie. W 2017 roku zostało opublikowane. I z tego właśnie badania wynika, że z mową nienawiści i z taką pogardą dla grup mniejszościowych, ze względu na ich seksualność, ze względu na orientację, ze względu na przynależność, społeczność, na wyznanie, najczęściej właśnie dzieciaki spotykają się w internecie. Na drugim miejscu, jeżeli chodzi o dzieci, jest oczywiście telewizja. Wystarczy, że każdy z nas włączy jakieś wiadomości, fakty i tak dalej, jakiekolwiek komentarze, ile tam jest jadu w tym, tam już nie ma dyskusji. Tam jest właśnie krytyka osób za to, kim są, jakie są, do jakiej partii należą i tak dalej. To już przekracza wszelkie granice. W sieci spotykamy się z różnymi przejawami agresji. Możemy zdefiniować flaming, możemy zdefiniować hejt, możemy rozróżnić mowę nienawiści. Nie wszyscy widzą, jaka jest różnica, natomiast ważne jest, że to się dzieje. To dotyczy różnych grup społecznościowych. Młodzi ludzie, którzy są bardzo często jeszcze bardziej podatni na to, z jakiej sfery się wywodzą, z kim się otaczają, są wrażliwi, padają ofiarami bardzo często tej mowy nienawiści. Rówieśnicy potrafią być okrutni względem swoich
kolegów ze szkoły, z klasy, czy też jakiejkolwiek społeczności lokalnej. Stąd mamy tego typu zjawiska. Internet jest medium, gdzie docierają do informacji. To nie jest żadne nowe zjawisko. Mamy różne lektury w szkole. Nie wiem, przypomnijmy sobie Chłopów i Jagnę. Tak naprawdę ona bardzo często przedstawiana była nam jako negatywna bohaterka. Ale z czym ona zawiniła? Tym, że chciała więcej. Tym, że odstawała od całej społeczności. Tym, że się różniła od innych. I tak naprawdę mamy starą lekturę, gdzie widzimy już zaczątki hejtu osoby za to, że była inna. Tam się nikt nie zastanawiał, dlaczego. Natomiast w tej chwili mamy medium, które sprawia, że ten mowa nienawiści, że ten hejt dociera do osób na całym świecie. Rozprzestrzenia się błyskawicznie i osoba, która kiedyś była, że tak powiem, hejtowana na własnym podwórku, czasami we własnej rodzinie, czasami we własnej klasie, teraz może stać się ofiarą w sieci. To, co ją spotyka, dotyka ją bezpośrednio i nie da się już tego zatrzymać, bo w sieci nic nie ginie. Kto jest teraz przykładem dla młodych ludzi? Zastanówcie się Państwo. Kiedyś to było w ogóle nieznane zjawisko, natomiast młodzież dzisiaj obecna na sali na pewno wie doskonale, kim są bardzo streamerzy. Szczerze powiedziawszy, jak ja pierwszy raz o tym słyszałam, to byłam zatrwożona. Ciężko mi było uwierzyć, że młodzież może fascynować się takimi wystąpieniami, takimi gwiazdami sieci. A jednak niesamowitą oglądalność stanowią występy tego typu osób. Osób reprezentujących naprawdę niską kulturę osobistą, ale młodzieży w ogóle to nie przeszkadza. Oni potrafią ich podziwiać za to, do kogo potrafią dotrzeć, jak kogoś potrafią obrazić, do czego zachęcają. Nie wiem, atrakcją jest spalenie kanapy i za to się zbiera, że tak powiem, pieniądze. Za to, że ktoś wzywa kogoś, że ktoś kogoś bije, ktoś kogoś atakuje. Dla nas jest to niewyobrażalne, natomiast młodzież to bawi. Jak może bawić coś takiego? A jednak. I co na to robili ścigania? Mieliśmy programy typu Uwaga, które były przedstawiane. Były przykłady, gdzie ci patostreamerzy na wizji, bez żadnego zażenowania, chełpili się tym, że potrafią kogoś wyszydzać, obrażać, atakować. I co my z tym możemy zrobić? No niewiele. Tak naprawdę jeden z patostreamerów został aresztowany dopiero w momencie, kiedy w sieci pojawiły się negatywne komentarze dotyczące i zachęcające do tego, żeby tak robić, nawołujące do przemocy, komentujące, jak to dobrze się stało. Moje pytanie, czy doszłoby do aresztowania tego patostreamera w momencie, kiedy nie skomentowałby akurat śmierci prezydenta Adamowicza? W tym czasie w mediach zaczęło bardzo głośno się mówić o mowie nienawiści. Wszyscy, że tak powiem, mówili, że jest problem, że ten problem nie da się już zamieść pod dywan, że trzeba zacząć z tym walczyć, że trzeba coś zrobić, potrzebne są odpowiednie regulacje prawne. Natomiast pytanie moje, czy ten patostreamer, który już niejednokrotnie wcześniej komentował takie rzeczy w sieci, w ten sposób je komentował, podobnie jak inni, czy on wówczas byłby aresztowany? Czy byłby aresztowany w momencie, kiedy skomentowałby w ten sposób i nawoływał do nienawiści względem innej osoby? Nie wiem, kolegi z podwórka, jakiegoś sąsiada, bo takie sytuacje zdarzały. Czy wtedy policja, organy ścigania by się tym zainteresowała? Przyznam szczerze, że nie wiem i śmiem wątpić, bo wcześniej takie sytuacje się zdarzały. Jeden z patostreamerów został aresztowany dopiero po tym, jak internauci zebrali dowody na przestępstwa, które popełnił. Wcześniej organy ścigania się tym nie interesowały. Nie wiem, czy jest to brak znajomości, czy jest to brak chęci działania. Ciężko powiedzieć. Natomiast faktem jest dopiero, że w momencie, gdy coś zostało rozmuchane przez media, to ktoś zainteresował się tematem i nastąpiła reakcja. Proszę Państwa, mówimy hejt, mówimy o nienawiści, tylko tak naprawdę my dorośli sobie jakoś z tym radzimy. Lepiej, gorzej, ale jakoś sobie z tym radzimy. Natomiast jeżeli to dotyka młodych ludzi, których psychika dopiero się kształtuje, to mamy do czynienia z poważnym problemem. Zaczynają się problemy z takiej osoby, której dotyka problem. Mają kompleksy, zaczynają być wyobcowane, potrafią być agresywne, bo najlepszą obroną jest atak. Zaczynają się problemy w szkole, wagary, opuszczanie lekcji. Spirala się nakręca. Kolejnym etapem i kolejnym zaburzenia emocjonalne, a czasem nawet choroby psychiczne. A w którymś momencie, w drastycznych przypadkach, mamy do czynienia w Polsce również z samobójstwami dzieci.
faktem jest, przerażającym faktem jest, przeprowadziła Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, przeprowadziła badania, z których wynika, że Polska zajmuje niechlubne miejsce w czołówce państw, gdzie dochodzi do samobójstw dzieci. Wyprzedzają nas tylko Niemcy. I to też nieznacznie. Proszę Państwa, i problem rośnie, ponieważ w 2013 roku odnotowano nieco ponad 350 prób samobójczych wśród dzieci i nastolatków. Ale w 2017 roku było ich już dwa razy więcej. 730 prób samobójczych. Jest to przerażająca statystyka, bo mówimy o dzieciach. Nie mówimy o osobach dorosłych, których dotknęło ciężkie życie, mają problemy finansowe, zdrowotne itd. Mówimy o dzieciach. Jakie dzieci mogą być problemy, byśmy powiedzieli, zapytali. A jednak mają, czyli nie radzą sobie z tym życiem i z tymi problemami, które ich dotykają na co dzień. I część tych przypadków właśnie jest związana z tym, co je dotyka, jeżeli chodzi o zachowania ich rówieśników i między innymi ich życie w sieci. Zapytaliśmy również rodziców w naszym badaniu, czy stosują kontrolę rodzicielską, bo to jest podstawa, jeżeli chodzi o dzieci. Owszem, część potwierdziła, że rozmawia z dziećmi i stosuje różne programy, natomiast przerażające jest to, że ponad 50% przyznała, że nie stosuje żadnej kontroli rodzicielskiej. Nawet nie rozmawiają z dziećmi o tym, co dzieciaki robią w sieci, ile czasu tam spędzają, z kim się kontaktują, z jakich kont, na jakich portalach społecznościowych. To jest tylko krok do różnych zjawisk typu sexting, sextortion, grooming, które potem w konsekwencji prowadzą właśnie do tych zaburzeń, tych problemów emocjonalnych dzieciaków. Proszę Państwa, ponieważ diagnozowaliśmy problem, dlatego właśnie zaczęliśmy prowadzić kampanię edukacyjną skierowaną do dzieci, do ich rodziców i do nauczycieli. Chcemy im wszystkim uświadomić problem. Poruszamy bardzo trudne tematy, m.in. właśnie temat mowy nienawiści, hejtu. Mówimy o tym, jak należy reagować, co należy robić, gdzie szukać pomocy, jak się przed tym bronić. Mówimy w ramach kampanii z dzieciakami i ich rodzicami o problemach. O problemach, o których z nimi nie rozmawia. My tutaj jesteśmy dorośli i wszyscy wiemy, że problem jest. Natomiast szczerze powiedziawszy, przykład ze szkoły, w której prowadziliśmy zajęcia, podeszła do nas pani wychowawczyni po lekcji i zapytała, co to jest ten hejt. Trochę dziwne, bo tak naprawdę aż ciężko uwierzyć, że ktoś może nie wiedzieć. A okazało się, że w tej szkole występuje to zjawisko. Podobnie jak nękanie osoby, która ma inną orientację seksualną. Czasami te dzieciaki otwierają się przed nami, bo jesteśmy obcymi ludźmi. I dopiero albo nauczyciele mówią o tym, że jest problem i warto o nim porozmawiać i najlepiej, jeżeli to robi inna osoba. Osoba spoza środowiska. I w ramach ponad 500 spotkań przeprowadziliśmy w ubiegłym roku ponad 2000 godzin lekcyjnych takich z dzieciakami i spotkaliśmy się z 50 tysiącami uczniów. Z 50 tysiącami tylko i wyłącznie w ubiegłym roku, natomiast od początku trwania tej kampanii to już jest ponad 100 tysięcy uczniów, z którymi rozmawialiśmy i poruszyliśmy właśnie te trudne tematy. Bo dlaczego to robimy? Bo nie możemy być obojętni. Dziękuję Państwu serdecznie. Chciałbym poddać taki punkt pod naszą może rozmowę późniejszą, taką tezę, co my robimy, takie pytanie, ale może i też tezę, co my robimy, żeby tą spiralę zatrzymać? My jako informatycy, jako inżynierowie, technicy. Dziękuję. No to ja myślę, że na to pytanie będzie między innymi padnie odpowiedź w panelu, natomiast my jako Urząd Komunikacji Elektronicznej przede wszystkim właśnie edukujemy. Niestety prawo telekomunikacyjne w tym momencie daje nam narzędzi, które walczyłyby z tego typu zjawiskami, bo jednak chodzi tu o kwestie techniczne, udostępnienie nowych technologii, świadczenie usług telekomunikacyjnych, no chyba, że zostanie zmienione przepisy prawa, które nałożą na prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pewne obowiązki z tym związane, ale wszyscy tutaj doskonale zgromadzeni wiemy, jak z tym walczyć, trzeba sobie zadać to pytanie. Bo gdzie jest granica między swobodą wypowiedzi, a przekroczeniem tej granicy? Mówimy tu o wszystkich osobach, które mają dostęp do internetu i pytanie, czy my sami potrafimy sobie nawet znaleźć tą granicę? Bo każdemu z nas może się zdarzyć, że nawet nie zdając sobie sprawy, myśląc, że jesteśmy tacy kulturalni on-air, a prawdopodobnie czasami zdarza nam się nieraz komuś zażyczyć bardzo dobrze. Czy mogłaby Pani porównać tę statystykę samobójstw z liczbami dotyczącymi tej samej grupy wieku z czasów, kiedy nie było internetu?
niestety nie jestem w stanie w tym momencie, bo nie mam dostępu do takiego badania. Mam dostęp do badania, to akurat robiła fundacja, więc nie urząd. Nie. Statystyki samobójstw prowadzi policja. Na stronie policji można tak znaleźć te informacje. Zwróćmy uwagę oczywiście, natomiast tak naprawdę prawdopodobnie zmieniają się też przyczyny. Proszę, proszę, przepraszam. Można? Tak. Właśnie, Andrzej Bigle, ja chcę powiedzieć, że chyba my informatycznie niewiele mamy tutaj do zrobienia. Tutaj przede wszystkim są potrzebne działania nauczycieli, edukatorów, psychologów. Ja byłem w 79 roku na Uniwersytecie w Berkeley, to było miejsce, w którym jako jedno z pierwszych połączono komputery w sieci. To mi opowiadano, bo parę lat przed moim przyjazdem tam mi opowiadano wtedy, że pracownicy naukowi, profesorowie, zaczęli sobie po prostu najpierw robić kawałek i tam wysyłać jakieś dziwne hasła, ale potem zaczęli się niszczyć pliki. Tylko dlatego, że nikt nie wiedział, kto to robi. I w jakiś sposób ta anonimowość sieci, no ja bym powiedział, że buduje, ale uwalnia prawdopodobnie tę agresję, która jest w nas. Ja od 20 lat mniej więcej uczę menadżerów, przedsiębiorców zarządzania, a w tym komunikacji. Ta komunikacja jest absolutnie podstawową i zauważyłem, że ludzie nie potrafią rozmawiać bez agresji wtedy, kiedy się nie zgadzają ze sobą. Uważają, że brak zgody na czyjeś poglądy lub czyjeś zdanie nawet jest wystarczającym usprawiedliwieniem do takiej brutalnej agresji. No i o tym trzeba mówić właśnie i tego trzeba uczyć. No tutaj na pewno się z panem zgodzę, bo sami wiemy o tym, że anonimowość w sieci, czasami taka pozorna anonimowość sprawia, że chociażby młodzież, czy też dorośli, którzy na co dzień nie mają w ogóle odwagi na konfrontację, pozwalają sobie na o wiele więcej w sieci. Również my, nie każdy potrafi stanąć z kimś twarzą w twarz i go skrytykować, jego poglądy, konstruktywnie nawet, o konstruktywnie to już nie mówimy. Natomiast kiedy komentujemy w sieci, to nie komentujemy bardzo często tego, co ktoś zrobił, w jaki sposób zrobił, co mógłby zrobić lepiej. Nie, my bardzo często, nie to, że my, ale osoby bardzo często komentują zaraz tą osobę jako osobę negatywną, wyszydzają, poddają wątpliwości jej kompetencje. Ta granica się zaciera, nie ma mowy o temacie w którymś momencie, tylko jest krytyka samej osoby, całkiem niezasłużona, bo każdy ma prawo mieć odmienne zdanie. Ważne, żeby umieć się w kulturalny sposób wyrazić. Pytanie, tytułem może polemiki, na którą chyba będzie czas troszeczkę tak później. Ja się zgadzam z panem Adamem, moim przedmówcą, że może nie potrafimy tego robić jako informatycy dziś, ale trzeba uwolnić wyobraźnię i pomyśleć, co możemy robić jutro. Dziękuję. Bo wymieniła pani bardzo wiele jakby przejawów hate speech, czy w ogóle mowy nienawiści. W zasadzie wyróżniła pani na jednym ze slajdów takie trzy elementy. Czy w tym zakresie moglibyśmy poprosić o kilka słów jeszcze komentarza? Bo myślę, że to jest ciekawe, żeby też wyróżnić te jakby, no, trzy rodzaje. Jeden ze slajdów tego dotyczył, jeżeli mógłbym prosić o skomentowanie. Oczywiście. Był jeden slajd, który dotyczył między innymi flamingu, które od wojny płomieni. Czyli tak naprawdę coś, co kiedyś, jak nie było sieci, to nie było tego. Natomiast teraz pojawiają się nowe definicje, nowych zjawisk. One się różnią czasami niuansami, natomiast flaming, przykład internetowej kłótni. Bardzo często korzystamy z jakichś czatów, z portali, komentujemy jakieś wydarzenia, komentujemy jakieś osoby, ich zachowanie i tak dalej. I w którymś momencie bardzo często możemy zauważyć, że pojawia się na takim portalu komentator, który nie chodzi mu o jakąkolwiek konstruktywną krytykę, nie chodzi mu o dyskusję z nami, nie ma właściwie żadnych poglądów, tylko tak zwany flamer ma za zadanie napędzać kłótnie. Jego zadaniem jest wzbudzanie właśnie agresji, komentowanie w ten sposób, atakowanie każdego rozmówcy. To jest jakby, to też kiedyś było, bo zawsze w naszej grupie, jakby chociaż w mojej społeczności zdarzała się osoba, która zawsze była na nie, która jakby syciła się i karmiła się agresją i tym, że ona włoży ten kij w mrowisko. I teraz mamy takie osoby anonimowe działające w sieci, tak zwanych flamerów. Kolejne zagadnienie to był hejt, czyli taka słowna agresja przeciwko na przykład osobie, która, nie wiem, kogoś nie lubimy, mamy koleżankę, kolegę, która odstaje od grupy i chcemy ją atakować, więc ją hejtujemy. Hejtujemy jej zachowania, hejtujemy to, co robi, to, co mówi, hejtujemy wszystko, co by nie zrobiła dana osoba. Natomiast kiedy przechodzimy już do mowy nienawiści, to jest ta różnica między hejtem,
że to jest atak na osoby, za to, że są troszeczkę inne. I to jest inność, niekoniecznie dla nas rozumiana jako inność, natomiast orientacja seksualna, wyznanie religijne, kwestia tego właśnie, z jakiej partii politycznej pochodzisz, kogo popierasz, kim jesteś, jakiej narodowości jesteś, czy jesteś ze wsi, czy jesteś z miasta, tak zwane przykład chociażby słoików i tak dalej, czyli atakowanie osób za to, że są inne. Nie to, że one zrobiły nam krzywdę, nie to, że one dały nam powód do tego, byśmy ich atakowali, ale atakujemy ich dlatego, kim są. Albo to, że mają inne pochodzenie, inne zdanie, różnią się od nas. My mamy coś takiego zakodowane chyba w genach, że boimy się inności. Jak ktoś odstaje od tej grupy, to jest zły. Chociażby nam nic nie zrobił. Ale mamy zakodowane, że to jest obcy. Obcy, i to nie jest ósmy pasażer na stronę, ale na pewno nas zaatakuje. Więc atakujemy pierwsi.